Popatrzcie tylko, kochani, jakie wspaniałe drzewa. Ci, co mnie znają, dobrze wiedzą, jak ja bardzo, bardzo kocham drzewa. Tu jest muzeum, ale to drzewo, dla którego tutaj z Błażejkiem jesteśmy, nie dotyczy tego muzeum, więc idziemy dalej. Zaraz zobaczycie drzewo. To jest piękne drzewo. Takie słońce, że ja sama nic nie widzę. Bo patrzę pod słońce, ale mam nadzieję, że wy widzicie dobrze. Coś przepięknego. Coś przepięknego. No ale popatrzcie, gdzie ja was prowadzę. O, tu w międzyczasie jest Seagull Cottage, Palm Beach, Oldest House. Czyli najstarszy dom w tym regionie. No patrzcie, 1886 rok. Ten, kto tutaj tory kolejowe zakładał, z tego wynika. Patrzcie. Jak nie kochać tych drzew. Kocham wszystkie drzewa. No i to jest właśnie to, po co tutaj jesteśmy. Patrzcie z daleka. Czy to nie jest coś niesamowitego? Zaraz blisko podejdziemy. Błażejek już jest z przodu. Tutaj to muzeum. A tutaj to drzewo, które jest celem naszej wyprawy dzisiejszej. Piękna pogoda. Dzisiaj mamy 29 grudnia 2018. No i właśnie, tutaj będzie to niesamowite drzewo. Popatrzcie. Sami się... Not to be confused with a Tupac tree. This tree is alive and well. This is the largest tree on the island of Palm Beach. It's over 200 years old. It was brought here from its native land of Madagascar to give to Henry Flagler. Now, why would you give such a wealthy man like a tree? Well, this tree was very sought after in the 1800s because the wood is very buoyant. You guys all saw the movie Titanic? Mm-hmm. All right, great. I didn't want to ruin the look of that movie for you. All of the life vests on the Titanic could have been made from paper. Now remember, anything made out of paper, anything made from the Titanic was looking at the top and the paper. So I believe anything made out of paper is going to be a big fact I had to run. No, może słyszeliście, ci, co rozumieją angielski, nie chciałam tutaj mówić, bo jest pan przewodnik z tą wycieczką, więc nie chciałam zagłuszyć, ale powiedział, że to drzewo pochodzi z Madagaskaru i ma około 200 lat. No coś niesamowitego, wiecie? Jest oczywiście za bramką, ponieważ boję się, że ludzie by zniszczyli pewno. Trzeba ogrodzić. No i to jest to ogrodzenie.
widzicie nowy sposób na oglądanie wszystkiego. Zamiast chodzić, już teraz się jeździ. No bo jest od jednego do drugiego miejsca kawałek drogi. Więc to jest dobry sposób. Tutaj dotknę aż tego, słuchajcie. Bo aż przechodzi przez to, widać, ta bramka, przez to drzewo. No ale sama dotknę. O, solidne, wspaniałe, jak ściana. A to jest korzeń. A to jest korzeń. Wow. Naprawdę. Aż oczu nie mogę oderwać od czegoś tak solidnego. Idą tam dalej te korzenie. Kto wie, jak właściwie daleko idą. No ale piękna, piękna rzecz. Także kochani, do zobaczenia.